jak diagnoza autyzmu u dziecka wpływa na życie całej rodziny. Jak pokonać początkowy lęk i strach przed nieznanym. I czym tak naprawdę jest, a czym nie jest autyzm. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć i dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 9. odcinku podcastu Ojcowska Strona Mocy. Ja nazywam się Jarek Kania, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o autyzmie. Kwiecień jest światowym miesiącem wiedzy na temat autyzmu. W całym kraju i na całym świecie organizowane są konferencje oraz inne akcje, których zadaniem jest poszerzanie wiedzy i świadomości społecznej na temat tego zaburzenia. Mój dzisiejszy gość od 6 lat wyrywa swojego syna ze szponów autyzmu i dla niego kwiecień trwa cały rok. O autyzmie opowiada regularnie na swoim blogu, na swoim kanale YouTube, a także na wielu konferencjach, w których uczestniczy. Zapraszam serdecznie na rozmowę z Nikodemem Sadłowskim, znanym jako Rock Daddy. Cześć Nikodem! No cześć, cześć, witam serdecznie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie, kiedy dowiadujesz się, że twoje dziecko ma autyzm? No sięgając pamięcią, to bardzo emocjonalne momenty, tak więc no ja na początku nie wiedziałem nawet, co to jest ten autyzm i byłem przerażony. O Jezu, dosłownie czuję, jak teraz zbiera we mnie strach, taki sam jak wtedy, wiesz, kiedy sobie przypominam niesamowite emocje. No ja byłem przestraszony, no bo też zostało nam to powiedziane w taki sposób, wiesz, taki, no, że tak powiem, prawie że na placu zabaw pani nas zapytała, czy nie uważamy, że nasz syn ma autyzm, co totalnie nas zbiło z tropu. No przede wszystkim strach, nie? Strach o co dalej? Co zrobić teraz? Czy to prawda? No strach, dużo strachu i dużo emocji, które się niekoniecznie dobrze kojarzą, tak więc to były takie pierwsze najczarniejsze emocje. Dużo płaczy było, dużo łez bo i dużo pytań, co dalej, dlaczego nam się to przytrafiło i przede wszystkim, wiesz, na początku to było pytanie, kwestia, czy to prawda, czy to nas spotyka, czy to tylko ktoś się pomylił, nie? A to wracając do tej pani, która wam powiedziała, ona była lekarzem? Byliście na jakiejś wizycie? Nie, wiesz co, byliśmy na takiej playgroupie, czyli taki, wiesz, poranek kawowy dla mam, gdzie tutaj w UK takie rzeczy są, wiesz, tak zwana playgroupa, czyli spotykają się mamy w jakiejś bibliotece z dziećmi, biblioteka to organizuje i no i dzieci mają okazję się pobawić, a mamy mają okazję wypić kawę i gadać po prostu, nie? Tak więc to była taka dwugodzinne cotygodniowe spotkanie i to była jedna z mam po prostu, która nas zaczepiła wychodząc, więc no ja bym w życiu nie chciał się tak dowiedzieć, a niestety chyba się dowiedzieliśmy w najgorszym wydaniu, prawda? Wiesz, no po prostu no straszliwie. Nie była to ani profesjonalistka, ani lekarz, to była mama, która po prostu prosto z mostu powiedziała, zapytała nas, czy nie uważamy, że nasz syn ma autyzm. No, czyli ona coś widziała, tylko ona widziała go chwilę, a wy go widzieliście codziennie. No to jak to się stało? Tak, Max był naszym pierwszym dzieckiem, jest naszym pierwszym dzieckiem, więc wiesz, no ja nie miałem świadomości, tak wiesz, nie miałem ani jakichś młodszych braci, ani kuzynów, tak więc ja nie wiedziałem, jak się dziecko powinno rozwijać. Max się troszeczkę różnił, sam się bawił, ale ja no, nie zakodowałem tego, że to może być przez to, że właśnie coś jest z nim nie tak, nie? On nigdy nie garnął się do interakcji ze mną, ani z mamą, ani z innymi. Siedział sobie w kącie i wiesz, bawił się gdzieś tam. Ja sobie myślałem, kurczę, wiesz, to wychowywanie dzieci nie jest takie złe. Wszyscy mówią, że ciągle dzieciaki za nogawkę tłuką i mamo, tato, nie? Pociągają za sweter, a to się okazuje, że Max był taki, wiesz, samowystarczalny tak naprawdę. Sam się sobą zajmował i mi nie przyszło do głowy teraz, patrząc z perspektywy czasu, wiesz, na moją córkę, która jest neurotypowa, czyli nie ma autyzmu, to widzę, jak to się różni, wiesz, dziecko autystyczne od dziecka bez autyzmu, no ale wtedy niestety takiej wiedzy nie miałem, byłem typowym gościem, który został ojcem i nie za bardzo wiedziałem, jak te kropki połączyć, wiesz. No niestety nie dają instrukcji obsługi do dzieci, więc wszyscy się borykamy z różnymi problemami. Jeszcze nie. No a powiedz mi, jak ta kobieta wam powiedziała i wy się zaczęliście zastanawiać, to jakie kroki następne zrobiliście? Wiesz co, no takie typowe, nie? Czyli no, w drodze do domu wyciągnąłem telefon, zaczęliśmy googlować, no i niestety, co było jeszcze bardziej przerażające, wiesz, te wszystkie zachowania autystyczne, które są takie typowe, bo jest szereg takich zachowań, po których można stwierdzić, czyli tak powiem od razu, że dziecko jednak ma ten autyzm albo gdzieś tam jest przybliżone do tego autyzmu.
No te zachowania, właśnie machanie rękami, gdzieś tam ten nieobecny wzrok, nie reagowanie na no takie teraz oczywiste rzeczy, ale wtedy to były rzeczy dla mnie nowe, tak więc no łączyliśmy kropki, zaczęliśmy łączyć kropki, rozmawiać później gdzieś tam ze znajomymi i ktoś tam powiedział, no wiesz, no nam się tak wydawało, ale nie chcieliśmy nic mówić, bo jednak woleliśmy, żebyście tego nie usłyszeli od nas, tak więc wiesz, to byliśmy między takim młotem a kowadłem, bo znajomi widzieli, my nie. Z drugiej strony wszyscy, wiesz, mówili, a wiesz, no chłopcy się rozwijają wolniej, a wszystko im wolniej, idzie i mowa, i wiesz, i zachowania, i tak więc, no tak wiesz, z jednej strony pomagali nam, dodawali nam otuchy, z drugiej strony przeczuwali coś i też milczeli, tak więc no nikt nie chciał być tą pierwszą osobą, która napomknie, że może coś z naszym synem jest, no nie tak, nie? Tak więc to były, no wiesz, najpierw Google, później doktor, no a później już skierowani na diagnozę, pojechaliśmy najpierw do Polski na szybką diagnozę, bo akurat byliśmy w trakcie przeprowadzki, no a już przetłumaczoną diagnozę po angielsku tutaj przywieźliśmy, że tak powiem, co nam dało przyspieszenie czekań, w sensie nie czekaliśmy, zazwyczaj się czeka pół roku do roku niestety, a my dzięki temu, że mieliśmy już papiery z diagnozą przetłumaczone, to była tylko, wiesz, takie proforma, więc w ciągu 3 miesięcy Max został zdiagnozowany w Edynburgu. A ile Max miał podczas tego? No miał niecałe 3 lata. A teraz ma? Teraz no we wrześniu będzie miał już lat 9, tak więc leci ten czas, nie? To jak się zmieniło twoje życie przez te 6 lat? Wiesz co, no ogromnie. Przede wszystkim zaraz po tym, jak Max został zdiagnozowany, zacząłem, zredefiniowałem swoje życie. Pomyślałem o tym, że chciałbym wrócić do robienia czegoś, co zawsze chciałem robić, czyli poszedłem z powrotem na studia. Kiedyś w Polsce studiowałem pedagogikę, niestety jej nie skończyłem, byłem zbyt zajęty imprezowaniem. Tak więc no, zacząłem szukać szkoły, chciałem się upewnić, że no, ta edukacja będzie odpowie mi na szereg pytań, które gdzieś tam w głowie mi się działy. Chciałem się dowiedzieć, jak się rozwija prawidłowo, może nie tyle co zdrowie, bo wiadomo, jak już wspominaliśmy zawsze, ja wspominam, że mam autyzm, nie jest chorobą, jak się rozwija przeciętne neurotypowe dziecko. No i tak wiesz, zacząłem gonić za marzeniami, zacząłem mówić, że sobie wmówić, że ja chcę pisać bloga, ja chcę pisać książki i wszystko zaczęło się powoli zamykać, no i przede wszystkim, wiesz, skupiłem się na rodzinie, na Maxie, na Livii, nie, wtedy jeszcze na mojej eksmałżonce, tak więc no ogromnie się zmieniło, wiesz, z takiego typowego rock'n'rollowca, który co piątek gdzieś tam śmigał po knajpach i wiesz, wypijał hektolitry piwa na gościa, który generalnie troszczy się o rodzinę i chciałby, inwestując w siebie, poprawić jakość życia swoich dzieci. Na swoim profilu facebookowym masz napisane pan przedszkolanka z powołania. Ty pracujesz w normalnym przedszkolu, czy w przedszkolu, w którym jest na przykład dzieci również autystyczne? Nie, ja pracuję, wiesz co, ja mam dwie prace. Pracuję 2 dni w tygodniu, jestem panem przedszkolanką w publicznym, miejskim przedszkolu w Edynburgu, a resztę tygodnia, 3 dni w tygodniu pracuję jako dad's worker. Pomagam innym ojcom być w skrócie lepszymi ojcami. Ja pracuję z ojcami, którzy mają dzieci między 0 a 3 lata. Niekoniecznie muszą być w związku, nie mogą być w małżeństwie, są wiesz, samotnymi ojcami, różnie. Po prostu nie zależy od sytuacji, ale tak, muszą, kryteria są takie, że muszą być ojcami, muszą ich dzieci mieć między 0 a 3 lata. Tak więc, a tak, no pracuję też w przedszkolu oczywiście, jak już mówiłem. Twój obraz, jaki się przedstawia, jesteś tak solidnie wydzierany. Czy rodzice nie mają jakichś problemów z tym? Bo ja, mówiąc szczerze, tu się nie spotkałem w Polsce. Przerobiliśmy z naszymi córkami 1, 2, 3 przedszkola i w ogóle żadnego pana przedszkolanki nigdy nie spotkałem. A co dopiero takiego jak ty? Wiesz co? Ja byłem jedynym gościem na roku. Było 39 dziewczyn. To studia marzenie. No, tak i nie, wiesz. Jak wszystkie będą miały zły dzień, albo ten czas w miesiącu, to będzie ciężko, było ciężko. Nie, żartuję, ale wiesz, niestety nie ma. No, jest, w sensie w Edynburgu akurat ja pracuję, wiesz co, w takim przedszkolu, gdzie nas jest 2. I nie ma, nie było nigdy problemu, jeśli chodzi o tatuaże, czy nie wiem, kolczyki, bo to tutaj nie jest aż tak ważne. Wiesz, ważne jest to, że masz wykształcenie, ważne jest to, jakie masz podejście. Wiesz, ja cały czas uczę się tego, jak być ojcem i panem przedszkolanką. Mi się podoba tutaj taki, wiesz, w Szkocji jest nastawiona edukacja na to, żeby dzieci były w centrum, nie? Tak zwany child-centered approach.
Dzieci są traktowane po partnersku. I to jest coś, co mnie urzekło generalnie, coś, co przemawia za mną. Tak więc no, rodzice widzą, że powiem ci szczerze, że dużo ludzi przeprowadza się z Anglii do Szkocji po to, żeby tutaj posłać swoje dzieci do przedszkoli, do szkół. Tak więc problemów raczej nie miałem nigdy, nie przypominam sobie. Może na początku jakieś, wiesz, spojrzenie na moją dłoń, bo mam na ręce tatuaże, na całym ramieniu zresztą, przedramieniu. Ale wiesz, to po chwili rozmowy, no, oceniamy ludzi po rozmowie, po tym jak się prezentują mentalnie, słownie, że tak powiem, jakie zachodzimy w interakcje, w jakie wchodzimy między sobą. Tak więc raczej z czasem było, fajne masz te tatuaże, takie niespotykane jak na przedszkolanka, nie? Patrząc z perspektywy tych lat, które minęły, tych 6, co doradziłbyś rodzicom, którzy widzą, że ich dziecko no, nie zachowuje się, powiedzmy, standardowo, nie jest to typowy rozwój, jaki jest taki książkowy, ale nie wiedzą, co zrobić. Z jednej strony może się obawiają, że lekarz powie, że oszaleli, mają normalne dziecko, albo wyśle ich dziecko na przykład do zakładu dla psychicznie chorych. Co ludzie powinni zrobić? Wiesz co, to ciężko. To jest jedna z tych rzeczy, która niestety jest bardzo stereotypowa i ja też staram się zawsze odpowiadać, że wiesz, rodzice znają swoje dzieci. Rodzice często bardzo dobrze je odczują. Wiesz, o co chodzi? Ta więź, więc widzisz, bo ja wiele razy w moim, że tak powiem, życiu spotykam się z rodzicami, którzy na przykład bardzo uparcie dążyli do tego, żeby ich dziecko dostało diagnozę. Wszyscy im wokoło mówili, że nie, z ich dzieckiem jest wszystko okej, to oni są przewrażliwieni. Nagle się okazało, że trafili na porządnego specjalistę i właśnie albo jakaś choroba wyszła, albo jakieś zaburzenia, albo właśnie autyzm między innymi. Ciężko. Ja nigdy nie stawiałem siebie w roli specjalisty. Ja przede wszystkim jestem, wiesz, rodzicem. Tak więc no ja uważam, że trzeba generalnie iść na czuja, nie? Słuchać, przyjmować to, co ludzie mówią, bo często jest tak, że z drugiej strony z kolei rodzice często są tacy, którzy nie przyjmują do wiadomości niczego. I wiesz, tu też jest problem, bo czas ucieka, bo dziecko ma zaburzenie. Wszyscy wokoło mówią, wiesz, mama, babcie, że jak tata był mały, to też tak się zachowywał i wyrósł z tego. Zobacz, jakiego masz teraz męża, wiesz, nie? Tak więc no, nie ma złotego środka. Ja uważam, że ci, którzy czują, że coś jest nie tak, powinni, wiesz, iść za tym uczuciem i wiesz, zbadać to wszystko, dopóki nie będą gdzieś tam w środku spokojni, bo jak mówię, my jako rodzice znamy swoje dzieci, mamy tę specjalną więź, która jest między nami, a z kolei no tym, co wszystko negują, no mogę ewentualnie tylko życzyć, żeby otworzyli oczy, nie? Bo naprawdę czasami jedna mała rzecz potrafi zmienić, czasami ten czas, no, który jest stracony na niewiarę, no, nigdy nie wróci, a można by było wiele wypracować, więc tutaj no, ja staram się nie dawać rad, a raczej jakiegoś takiego, nie wiesz, nie ma złotego środka na to, nie? Tak więc no, niestety tutaj nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. A jeśli ktoś powinien albo zdecyduje się na szukanie pomocy specjalistycznej, to do kogo powinien się zwrócić? Do lekarza pierwszego kontaktu, do psychologa? Gdzie? Wiesz co, no są, że tak powiem, kroki poszczególne. Nie? Ja powiem szczerze, no wiesz, ja nie mieszkam w Polsce już 14 lat, więc ja nie jestem nawet w stanie ci powiedzieć w przypadku autyzmu, jak wygląda diagnoza, wiesz, jakie są kroki. U nas to wygląda tak, ale myślę, że no, na zdrowy rozsądek podobnie, że no, generalnie pierwsze co, to jest lekarz pierwszego kontaktu, nie, tak to wygląda, który on kieruje dalej do specjalistów, ewentualnie do jakiegoś, wiesz, psychologa edukacyjnego i tak dalej. Później z tego, co się orientuje, to się no, zbiera grupa ludzi, którzy diagnozują to dziecko, tudzież obserwują najpierw, zanim podejmą diagnozę, nie. Jest psycholog szkolny i tak dalej, w sensie edukacyjny. No tak więc lekarz, nie wiem, często neurolog. Tak więc no są kroki, są standardy w tym temacie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda w Polsce, ale generalnie no, myślę, że tu masz rację, że lekarz pierwszego kontaktu jest tą osobą, dobry lekarz pierwszego kontaktu, bo często jest tak, że ten lekarz pierwszego kontaktu też właśnie mówi, a co pani tu wymyśla? Nic nie jest z nim nie tak, wszystko jest okej, nie? Czyli reasumując, tak naprawdę, jeżeli czujesz, że z twoim dzieckiem coś jest, to dąż do rozwiązania tego problemu. Dąż do tego, żeby być całemu spokojnym. Oczywiście, no przecież wiadomo, to jest nasze dziecko, a jeśli... No wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że jakiś tam ułamek procenta są ludzi, którzy są, wiesz, gdzieś tam i hipochondrykami i wiesz, i wyolbrzymiają wszystko, ale no, jako rodzic myślę, że człowiek ma takie odczucie, że
że jeśli coś jest nie tak, jeśli no, nie jesteś spokojny o rozwój czy zdrowie swojego dziecka, to wiesz, lepiej pójść do 100 specjalistów czy do 101, żeby ten jeden znalazł problem, jeśli jest rzeczywiście, niż wiesz, czuć, że nie robimy wystarczająco wiele, nie? Oczywiście, no, chciałbym tutaj nadmienić, żebyśmy nie popadali w paranoję, nie? Ale wiesz, no, jednak to jest chyba najważniejsze. Słuchać też tego, co dziecko mówi, jak mówi, w sensie, jeśli jest malutkie, to wiesz, no, tych znaków wszystkich patrzeć, czy się rozwija w sposób prawidłowy, no, czy ma te wszystkie, wiesz, pokonuje te wszystkie etapy, czyli ten milestone, wiesz, że w tym wieku powinno już chodzić. Oczywiście, wiesz, no, zawsze jest, każde dziecko jest inne. Często dzieci, niektóre rozwijają się wolniej w niektórych aspektach, ale obserwować dzieci i wiesz, dawać im stymulację, bo jeśli dajemy stymulację, to będziemy w stanie wyłapać takie rzeczy bardzo szybko, nie? A czy sądzisz, czy rodzice wzajemnie, czyli ojciec i matka, inaczej postrzegają te problemy, że jedno z nich jest w stanie bardziej zauważyć? Myślę, że to jest takie no, naturalne. No, matka nosi pod sercem dziecko przez 9 miesięcy. Jest, myślę, że no, naturalnie mocniej związana. Zresztą ostatnio czytałem pewne badania o tym, że ojciec... Tak, że oczywiście, że ojciec jest ważny, tak samo ważny jak mama, tylko że tam było świetnie napisane, że dziecko przy ojcu reaguje całkiem inaczej. Wiesz, te badania mówiło o tym, że przy mamie dziecko się uspokaja, wiesz, dziecko jego rytm serca zwalnia. Kiedy ojciec bierze dziecko, automatycznie dziecko, już 6-tygodniowo dziecko przyspiesza mu rytm serca, oczy zaczynają biegać w poszukiwaniu zabawy. Tak więc nawet 6-tygodniowe dzieciaki już potrafią, wiesz, zorientować się, że to jest tata, nie? To jest ten, z którym się, wiesz, bawi, nie? Że to jest ktoś inny, to nie jest druga mama. Tak, to nie jest druga mama. I to jest niesamowite, że wiesz, już dzieciaki to wyczuwają. Tak więc, no, no, relacje są różne. Często jest tak, że właśnie mama mówi, coś jest nie tak, ojciec mówi, ach, Krystyna, przesadzasz, nie? No, niestety, ale to też zależy, wiesz, od dynamiki małżeństwa. No, no, nie da się wszystkiego, wiesz, wszystkiego, nie wiem, pod... nie wiem, jak to nawet nazwać, wszystkiego włożyć, wiesz, w tą samą księgę, nie? Każdy jest inny. A jak diagnoza dziecka, które posiada autyzm, wpływa na życie małżeńskie, na życie rodziny? To jest kolejne pytanie, które odpowiedź może, wiesz, zależy od rodziny, od dynamiki, od tego, co się dzieje w rodzinie. No u nas było dosyć ciężko, w sensie ciężko, no ja to, wiesz, postąpiłem typowo po wiesz, takiemu, nie chciałbym powiedzieć stereotypowo po męsku, ale generalnie, wiesz, wziąłem butelkę whisky, poszedłem do ogrodu, nie? Usiadłem na ławce, a skończyła się butelka, wróciłem, nie? No, a później, wiesz, był ból głowy i zacząłem myśleć na drugi dzień, co dalej i tak dalej. Takie, wiesz, takie... typowa gruba krecha i, wiesz, nie? I generalnie zaczęcie od początku na kacu. Myślę, że to zależy od emocji, od tego, co mamy w sobie, jak do tego podchodzimy. Wiesz, no moja eksmałżonka przeszła przez depresję, zajęło jej długo, długo, zanim wiesz, zaakceptowała, że tak, nasz syn jest taki, a nie inny, wiesz. Myślę, że 2-3 lata było grube takie, że jeszcze nie, wiesz, pytania, dlaczego, dlaczego nam się to przydarzyło, takie niedowierzanie, jakaś wiara, może coś się zmieni, może gdzieś to kliknie i on, wiesz, on wróci do bycia sobą, takim, jakim był, jak był malutki i tak dalej. No ja to, wiesz, ja, że tak powiem, podwinąłem rękawy, zabrałem się do roboty, nie? No ale to też zależy od tego, od nas samych, od naszych charakterów. Wiesz, no, dużo facetów odchodzi. Podobno, wiesz, statystyki są takie, że 80% facetów, którzy styka się z niepełnosprawnym czy chorym dzieckiem, gdzieś tam odchodzi, wiesz, gdzieś tam odchodzi od rodziny, więc to jest przerażające. Nie do końca mi się chce wierzyć, że takie statystyki są tak ogromne, nie? Bo... Ale jeśli są prawdziwe, to jest to rzeczywiście przerażające. Jest to przerażające, dokładnie. Tak więc, wiesz, no ja jestem w świecie, gdzie rodzice się ze mną kontaktują, gdzie ja jestem, mam do autyzmu, do, nie wiem, do niepełnosprawności. Moi rodzice, moi własni rodzice byli niesłyszący, więc wiesz, ta niepełnosprawność była od kiedy się urodziłem we mnie, wiesz, i ja, dla mnie to nie było nic niezwykłego. Może dlatego też mi, nie wiem, jest łatwiej zaakceptować niepełnosprawność mojego syna, bo skoro moi rodzice byli niepełnosprawni, dla mnie to, wiesz, to nie było nic niezwykłego. Ale no, to wiesz, to wszystko zależy od osoby, nie? Są często mamy, które, wiesz, załamują się i tak dalej, nerwica, depresja. Są mamy, które, wiesz, tak samo jak inni rodzice, ostro się biorą do roboty, szukają, wiesz, najlepszych możliwych terapii, spędzają godziny na podróżach, na wizytacjach lekarzy, w gabinetach i tak dalej, chcąc poprawić jakość życia swoim dzieciom, nie? To, przez co przechodzimy, pokazuje, kim jesteśmy, nie? Tak więc...
Tak więc myślę, że każdego z nas osobiste doświadczenia, wiesz, powodują to, że jesteśmy jacy jesteśmy, a z kolei, wiesz, te rzeczy sprawiają, że tak, a nie tak lub inaczej walczymy o swoje dzieciaki, nie? Dla takich osób jak ja, na przykład, które nie mają w swoim otoczeniu osób, które są autystyczne, jak najprościej wytłumaczyć, czym jest autyzm? W dwóch słowach. Wiesz co, w dwóch słowach. Zaburzenie i tęcza. Nie? Ja to tak zawsze opowiadam, że to jest tęcza, wiesz, bo autyzm to jest spektrum. Nie darmo nazywa się to spektrum. Jak patrzysz na tęczę, wiesz, no jest tęcza z prawej do lewej, tudzież z lewej do prawej, nie? Idzie w górę. Czyli na jednym końcu, powiedzmy, idziemy z lewej do prawej. Na początku tej tęczy, na dole, tam gdzie się zaczyna tęcza, to jest zespół Aspergera, tudzież autyzm wysoko funkcjonujący. Czyli dzieciaki, które mówią, które, wiesz, są bardzo blisko do neurotypowych dzieciaków, czyli dzieciaków bez autyzmu, tylko mają jakieś tam, wiesz, jakieś lekkie zaburzenie, tudzież coś tam, nie wiem, mają problemy z komunikacją społeczną, albo czasami, jak to w filmach się często pokazuje, mają wręcz nadzwyczajne zdolności, wiesz, czy matematyczne, czy inne. I z kolei, kiedy idziemy od tej lewej strony do prawej, w górę, no to ten autyzm się pogłębia, nie? I na końcu, z drugiej strony z kolei, tam gdzie byłby garnek ze złotem, to są, wiesz, dzieciaki, które mają bardzo głęboki autyzm, opóźnienia rozwojowe i różne sprzężenia. No i tamte dzieciaki, wiesz, no ciężko jest, nie mówią, mają, wiesz, głębokie zaburzenia, często same autoagresje i tak dalej. To już jest taki, wiesz, naprawdę gruby temat. Mój syn jest gdzieś po środku, bym powiedział, wiesz, w połowie, tak więc on... No dodatkowo ma też opóźnienie rozwojowe, ale no wiesz, autyzm to jest spektrum, nie? To jest szeroka gama i wiesz, często te rzeczy pokrywają się. Ale to przede wszystkim trzeba pamiętać, że wiesz, ja zawsze powtarzam, jeśli znasz jednego autystę, to znasz tylko jednego autystę, nie? Każdy jest z nas tak samo jak wiesz, to jest mózg, każdy mózg jest inny, każdy mózg jest skonfigurowany inaczej. Ja nawet kiedyś u Jarka Kuźniara opowiadałem, że wiesz, że to jest tak jakbyś miał źle podłączone kabelki w aucie, nie? Kiedy ty wciskasz hamulec, to ci się włącza kierunkowskaz, a nie światło stopu, nie? Tak więc no, tak kłopotologicznie to można tak autyzm pokazać, że wiesz, gdzieś te kabelki się pomieszały i na jedne akcje jest całkiem inna reakcja, wiesz. No tak, tak można to by to opisać. A trzymając się tej analogii do kabelków i tego nieprawidłowego działania, czasami można spotkać się z obrazem człowieka autystycznego, który zachowuje się właśnie w sposób niekontrolowany. Te różne bodźce, które dla nas są normalne, dla niego są jakoś przytłaczające, czyli albo krzyczy, albo się chowa, zaciska pięści. Jak z twojej perspektywy, jako ojca dziecka autystycznego, jaka powinna być reakcja otoczenia, czyli powiedzmy mnie, moich dzieci, kiedy widzimy taką scenę, która dla nas może być szokiem, żeby nie pogorszyć sytuacji? Chyba nie da się odpowiedzieć w taki sposób, co zrobić, żeby wiesz. No trzeba mieć tą świadomość, wiesz. Jeśli będziemy uczyć nasze dzieciaki od dwulatka, że jest autyzm, że jest zespół Downa, że są, wiesz, uczyć ich tolerancji, uczyć ich świadomości, to wtedy, kiedy pojawi się taka sytuacja, nie będą, wiesz, nie będą krzyczeć wariat, tylko pomyślą, no to jest tak, jak mi tata mówił, że są tacy, jak tam, wiesz, mojego kolegi, nie wiem, brat właśnie, tak się zachowuje, kiedy jest za dużo światła, zaczyna zakrywać uszy, czy tam za dużo dźwięku, wiesz, no, świadomość. Myślę, że świadomość, tutaj uświadamianie innych jest rozwiązaniem, bo wiesz, no, co mam zrobić? No, nie wiesz, co mam zrobić. Ja też nie wiem, spotykam autystów codziennie i wiesz, i dzięki temu, że pracowałem z autystami, że mam syna autystycznego, to wiesz, ja jestem, wiesz, taki mam w sobie radar, nie? Że potrafię, wiesz, kiedyś bym wziął, pomyślał, a gościu jest, wiesz, pewnie jakiś napity albo na dragach. Dzisiaj patrzę i widzę, że wiesz, że no, ewidentnie autystyczny, więc no, mogę zapytać się, czy wszystko okej, czy mogę się w czymś pomóc, no ale wiesz, jeśli krzyczy, jeśli zaczyna rozbijać coś, no to jedyne, co mogę zrobić, to spróbować dać mu trochę przestrzeni, tak więc no wiesz, to ciężko, nie da się tak odpowiedzieć jednoznacznie, co robić, nie? Myślę, że budując świadomość możemy zrobić najwięcej, nie? Żebyśmy tłumaczyli naszym dzieciom, żebyśmy zbudowali społeczeństwo, które jest świadome, nie tylko autyzmu, wiesz, są różne neurotrudności, wiesz, to niekoniecznie ktoś musi mieć autyzm. Tak samo, wiesz, tłumaczyć ludziom tematy związane z depresją. Bo wiesz, no
Wiesz, jaki jest stereotyp? A, wyjdź do ludzi, pójdź na kawę, to ci przejdzie, nie? Tak, wiesz, weź się do roboty. Dokładnie, zajmij się czymś. A wiesz, no ludzie tracą życie przez to, bo to jest choroba, tak więc no świadomość, jeszcze raz świadomość. Myślę, że to jest ważniejsze niż cokolwiek innego, nie? Depresję traktujemy jako chorobę. Mhm. Autyzm nie jest chorobą. I jeżeli chcemy wychowywać nasze dzieci, czy uświadamiać też nasze dzieci, to czy pojawi się pewnie jakieś pytanie, to czy ta osoba kiedyś wyzdrowieje, czy będzie jej lepiej? Czy tak coś się może stać? Bo ty w swoich wpisach na swoim blogu czy na Facebooku piszesz: wyrywam mojego syna ze szponu autyzmu. Mhm. Czyli moje pytanie, czy da się go wyciągnąć, czy on kiedyś stanie się, nie chcę tu użyć tego brzydkiego słowa, normalny. Normalny, tak. Przepraszam, tak. Jeżeli to jest jakoś wyrażające, ale jakoś tak przeszło. Czy on kiedyś będzie funkcjonował na takich samych zasadach jak my? Wiesz co, no to tak samo jest indywidualna sprawa. Nie każdy autyzm jest inny. Patrząc na mojego syna, chciałbym, żeby mógł funkcjonować, wiesz, bez pomocy. Na tą chwilę jest to niemożliwe. Jest, wiesz, prawie 9-latkiem, 8,5 lat ma, więc nie jest to możliwe. Wiesz, ja wyrywam mojego syna z autyzmu w tym kontekście, że robimy rzeczy, które zawsze myślałem, że nie będziemy mogli robić, nie? Bo właśnie ten autyzm jest. Autyzm jest częścią mojego syna. Ja nie będę go na siłę z tego, wiesz, wyciągał, bo to nie o to w tym chodzi, wiesz. Ostatnio byłem na świetnej konferencji i tam występował Kosma Moczek i on sam ma autyzm. I wiesz, on mówi, że jako dziecko przechodził przez właśnie katorgę, bo jego rodzice zapisywali go na jakieś zajęcia, kazali mu różne rzeczy robić po to, żeby on się przyzwyczajał do tych rzeczy, które go bolą, które, wiesz, które sprawiają, że on się źle czuje, nie? A chodziłoby o to, żeby świat zrozumiał, że skoro, wiesz, skoro on tego nie chce, to dlaczego miałby to robić, nie? Wiesz, mi dało do myślenia wiele, patrząc na mojego syna i na moją córkę, wiesz, kiedy mój syn ma coś zrobić i widzę, że reaguje w sposób, kiedyś, wiesz, jak jeszcze zbyt nie wiedziałem wiele o autyzmie, reagował w sposób jakiś taki niekontrolowany, no to wiesz, co myślałem, musi się przyzwyczaić, nie? Musi się coś przyzwyczaić, do tego będzie okej, okay, nie? A później patrzę na moją córkę, kiedy pytam się do mojej córki, jedziemy do babci? Ona mówi, że nie. Dlaczego nie chcesz jechać do babci? Albo na przykład, nie wiem, boję się tamtego psa, nie? No i wiesz, ja to szanuję, prawda? Znam, wiem, że ona się boi, no to przecież nie będę ją ciągał i przyzwyczajał do tego psa, wiesz, grożąc traumą jakąś. Więc często zapominamy o tym, jako rodzice dzieci niepełnosprawnych, że nasze dzieci mają, też wiesz, autyzm jest częścią ich, to nie jest tak, że z tego autyzmu się, nie wiem, wyleczyć, to nie jest choroba, żeby to leczyć. Po prostu na pewne rzeczy reagują inaczej, musimy to uszanować. Musimy patrzeć pod, wiesz, mój syn jest niewerbalny, on prawie, że nie mówi. Teraz zaczyna gdzieś tam się komunikować, ale wiesz, no, ja muszę być takim detektywem, ja muszę zgadywać, ja muszę dochodzić, zadawać jakieś sobie pytania, czy to, czego on nie chce, jest wywołane, wiesz, byciem po prostu 8-latkiem i on tego nie chce, czy to ma wpływ na niego, bo częścią mojej osobowości, mojego syna jest autyzm, nie? Tak więc to jest ciężko, kiedy dziecko ci powie, co jest nie tak, co mu przeszkadza, no to jest, wiesz, sprawa ułatwiona. A generalnie, no, ciężko jest czasami, wiesz, zajść. I teraz powiem ci szczerze, że zapomniałem pytania. Pytanie było takie, czy da się wyciągnąć twojego syna z autyzmu? Czy da się go wyrwać z tego szponu? Uh-huh. A generalnie, wiesz, reasumując, myślę, że można poprawić funkcjonowanie naszych autystycznych dzieci w świecie, ale fajnie by było, żeby to świat, wiesz, poszedł do przodu i wiesz, potrafił pomóc naszym dzieciakom w taki sposób, że akceptował ich inność, nie? Bo to jest chyba najważniejsze. No i takim elementem wyjścia do przodu jest akcja, którą rozpocząłeś. Nie wiem, czy ona była taka bardzo świadoma, czy mniej świadoma, natomiast dość dużą burzę wywołałeś w internecie i nie tylko w internecie. Powiedz coś nam o tej akcji. Wiesz co, niewiele mogę powiedzieć, ale nie, to był taki, wiesz, no, dzień jak codzień. Nie sądziłem, że to się tak rozdmucha generalnie, no bo gdzieś tam ktoś wrzucił, że wiesz, w Irlandii irlandzki Lidl wprowadził tak zwane ciche godziny do ich sklepów. Nie pamiętam nawet już teraz, to były czwartki czy wtorki między tam 6 wieczorem a 8 i wiesz, nie było, kasy były wyciszone, nie było tego pikania, nie było muzyki na sklepie, nie było ogłoszeń. Pozwalali, w sensie, no to myślę, że to powinno być standardem, ale też było wpisane, że pozwalali oczywiście bez problemu psom przewodnikom wchodzić do sklepów i coś tam jeszcze było, ja nawet nie pamiętam, powiem szczerze, ale generalnie chodziło o to, żeby stworzyć taki, wiesz, mało stymulujący
Boże. Środowisko. Środowisko, dokładnie. Mało stymulujące środowisko, które wiesz, nie będzie aż tak miało wielkiego wpływu na tym, nie będzie atakowało tymi wszystkimi bodźcami, wiesz. No i ja to zapostowałem, przepisałem gdzieś tam pół żartem, pół serio, dodałem sobie, wyłącz, WIG Polska, wyłączcie muzykę w nawiasie, tych waszych playlist się i tak nie da słuchać. I to było takie pół żartem, pół serio. I nagle się okazało, że ludzie zaczęli to udostępniać. Dołączył się mój wspaniały przyjaciel, też zresztą bloger, największy chyba parentingowy facet blogosferze. Tak jest, Kamil Nowak, blogojciec. Później napisałem do Krzyśka Skiby. No Krzysiu Skiba też no i napisaliśmy oboje, ja i Kamil Nowak, blogojciec, do wielu, wielu naszych wspaniałych kompanów blogerów. Mógłbym tutaj wymieniać, ale no, nie o to w tym chodzi. Ale wiesz, no, było i moje dzieci kreatywnie, i nieperfekcyjna mama, i Simpliana, no wielu, wielu innych blogerów. I wiesz, no i się okazało, że nagle w te trzy dni post tak rozniósł, ludzie tagowali, hashtagowali, tagowali w sensie oznaczali Lidl Polska. No i summa summarum, wiesz, zostaliśmy zaproszeni. I Jim się dołączył, Fundacja Synapsis, co jest najważniejsze, to są, wiesz, dwie największe fundacje w Polsce, też Prodeste, Aśki Ławickiej, tak więc wiesz, no wszyscy krzyknęliśmy jednym głosem. No i chwilę później dostaliśmy zaproszenie do Warszawy na spotkanie z PR-owcami Lidla. No i tyle tylko mogę powiedzieć na tą chwilę, nie? Czyli możemy się spodziewać, że coś będzie się działo. A inne sieci też odpowiedziały na twój apel? Parę sieci, i Biedronka, i Tesco Polska napisały to, co na początku napisał, Lidl, że no przekazaliśmy takie sugestie do odpowiedniego działu i będziemy, dziękujemy, nie? Wiesz, Lidl na początku też tak napisał. No wiesz, no trzeba sobie zdać sprawę, że no tak naprawdę w Lidlu nikt tam nie siedzi na Facebooku, tylko oni mają agencję od tego. To są, wiesz, firmy, które zarządzają takimi wielkimi markami, nie? Tak więc no, ale wiesz, no monitoring internetu działa. Za każde udostępnienie, za każde wpisanie, wiesz, Lidl Polska, im się, przysyłają się maile, dostają maile z ilościami mentions, czyli wiesz, kto ile razy wspomniał o nich dokładnie. No i wiesz, no w ciągu tygodnia, no my tam mieliśmy raptem, licząc, nie wiem, 10 blogerów, Krzyśka Skiba i paru innych ludzi, którzy mają gdzieś tam zasięgi, stanęło na 5 milionach, nie? Wiesz, tak więc wow. no to myślę, że to była taka, wiesz, to nie była akcja planowana, przemyślana, wiesz, nie było to jakiejś strategii, po prostu leciliśmy na żywioł, nie? I nagle się okazało, że ja akurat byłem też w Polsce, więc ja, Kamil Nowak i przedstawiciel Fundacji Jim wkroczyliśmy, zostaliśmy zaproszeni do Lidla na rozmowy, tak więc no tyle tylko mogę powiedzieć. Słuchaj, to co mówisz, to jest po prostu dla mnie piękny przykład tego, jak jedna osoba, której się chce i która coś chce, tak jak w tym przypadku ty, ojciec, chce coś zrobić dla swojego dziecka, no może poruszyć kamienie, które są zupełnie niespodziewane, taką lawinę, która może dotrzeć w miejsca, które byśmy się nie spodziewali. Także sobie wielki szacunek za to, jak działasz. To jest po prostu piękne. Dziękuję ci bardzo. Wiesz, no najśmieszniejsze jest to, że wiesz, no ja to zrobiłem całkiem tak, wiesz, no zwyczajnie, wiesz, no poszerowałem post i ludzie zaczęli to podłapywać, a wiesz, no oczywiście gdzieś tam się to spotkało z jakimś hejtem, zawsze się znajdą dwie, trzy osoby, które zaczną gdzieś tam być przeciwne albo szukają po prostu, wiesz, miejsca, w którym będą mogły wyrzucić z siebie tą żółć, nie, ale później... No ty już dorobiłeś się tam fanów hejterskich. Tak, ja jestem specem od gaszenia fanów i od banowania, generalnie, wiesz, jak ja zawsze to mówię, dobry banik z rana jest lepszy niż kawa, nie? Nie, uważam, że szkoda czasu. Są często ludzie, którzy są tak zwanymi trollami, gdzieś tam, wiesz, sami siebie ośmieszają, ale wiesz, to wtedy ciągnę po prostu, żeby się pośmiać. Ale wiesz co, nagle sobie uświadomiłem, jak wróciłem do Edynburga, że wiesz, że to jest fajne, że wiesz, people chciałem powiedzieć, wiesz, znaczy tyle lat za granicą, nie? Mhm. Ludzie zarzucają, wiesz, o, bo ty tam się lansujesz, że coś tam zrobiłeś akcję i teraz, wiesz, ci podbiły te... Lansujesz się na chorobie dziecka, też takie coś widziałem. Tak, na niepełnosprawności dziecka, dokładnie, ale wiesz, ja mówię, ale przecież ja nawet w Polsce nie mieszkam, więc nas te zmiany fantastyczne, które miejmy nadzieję wejdą, nawet nie dotkną, wiesz o co chodzi? Ja nie miałem interesu osobistego, żeby to robić.
To nie było, wiesz, po to, żeby mój syn akurat nawet miał lepiej. Ja po prostu uważam, że to powinno być standardem. To mi przyszło do głowy, że skoro Lidl Irlandii to zrobił, no to dlaczego nie miałoby to sięgnąć całego świata, wiesz? No 2 godziny i tak dalej, nie tylko autyzm, wiesz, tak jak już mówiłem, że inne neuro... Dokładnie, psy przewodnicy, ale wiesz, inne neurotrudności. Są ludzie, którzy, nie wiem, mają ataki paniki, też by skorzystali. Są ludzie, którzy mają choroby psychiczne i wiesz, i paranoje i gdzieś tam im, wiesz... takie wyjście do sklepu, wiesz, sprawia ogromny problem, bo wydaje im się, że wszyscy wiedzą, że oni mają problem, nie? Tak więc wiesz, to może być naprawdę świetne rozwiązanie dla wielu, wielu, nie chciałbym powiedzieć, wiesz, nie warstw społecznych, nie wiem jak to nazwać, ale wiesz, dla wielu z nas. Tak, dla wielu z nas, bo to jest, przepraszam, bo to jest bardzo, bardzo szerokie, nie? To nie jest tylko autyzm. Też ludzie pytali, a dlaczego nic nie będzie dla ludzi na wózkach, czy coś takiego? Wiesz, no oczywiście nie da się jedną akcją wszystkim dogodzić i ułatwić życia, nie? Ale kiedyś była w Polsce akcja 3 stopnie, że 3 stopnie dla osoby dla wózku to jest coś nie do pokonania. A teraz mamy rampy, praktycznie każdy budynek, przepisy mówią, że musi być dostęp, więc to są pewne kroki. Kiedyś ludzie niepełnosprawni na wózkach nie mieli szans istnieć w przestrzeni publicznej jak teraz. A widocznie teraz dorastamy do takiego etapu jako społeczeństwa, że dostrzegamy też ludzi z zaburzeniami nie tylko fizycznymi, ale też psychicznymi, tych, których nie widać gołym okiem. No właśnie, to jest ten problem, bo wiesz, bo kiedy widzisz człowieka na wózku, kiedy widzisz osobę z zespołem Downa, czy kiedy widzisz osobę bez ręki, bez nogi, o kuli, to wiesz, to włącza się w tobie od razu taka, wiesz, taka, o kurczę, nie? No chcesz pomóc, nie wiem, zagadać, coś tam, wiesz, no widzisz, że jednak, no schody to są problem, nie? Ale wiesz, jak pomóc też. Przenieść wózek na przykład. Tak, a kiedy widzisz dokładnie, kiedy widzisz człowieka, który się inaczej zachowuje, myślisz sobie, no się naćpał, albo się napił, albo jest wariatem, nie? A no niestety statystyki są ogromne, wiesz, no w Polsce jest 380 tysięcy ludzi z autyzmem, nie? Co setny człowiek jest autystyczny, nie? Co setny człowiek ma autyzm, 1 na 100. A dodasz do tego inne neurotrudności, dodasz do tego jakieś, wiesz, ogólne zaburzenia. Tak więc ta akcja z Lidlem, wiesz, to nie jest tylko ten 1%, nie? To jest naprawdę ogromna, szeroka opcja dla wielu, wielu ludzi, nie? Wiesz, do tego też dochodzą rodzice tych dzieciaków, nie? No to jednak, wiesz, jeśli jest, czy opiekunowie nawet, jeśli są dorośli z autyzmem, sami, wiesz, dorośli z autyzmem, tak zwany, wiesz, self-adwokaci, ludzie, to jest fajne, że wszyscy mówimy jednym głosem w tej kwestii, że wszyscy chcemy tej zmiany i ta zmiana jest potrzebna, nie? A są jeszcze jakieś zmiany w przestrzeni publicznej, które na przykład mogłyby być przeprowadzone na poziomie, nie wiem, czy rządowym, czy lokalnym, nie tylko te 2 godziny w tygodniu w sklepie, ale też, nie wiem, w środkach transportu, na ulicy, jak sądzisz? Wiesz co, no, ja mieszkam w kraju, gdzie ta pomoc, gdzie ta świadomość jest bardzo wysoka, nie? I myślę, że fajnie by było, zresztą będę w czerwcu, na początku czerwca, pierwszy weekend prelegentem Autyzm i Tabu w Krakowie. Będę na prolekcji, na konferencji właśnie związanej z autyzmem i będę opowiadał o tych systemach wsparcia w UK, nie? I to jest w Polsce, no wiesz, że tak powiem, nie chciałbym nazywać tego brzydko, ale to jest średniowiecze w porównaniu z tym, co Europa ma, nie? Naprawdę, wiesz, ja pracowałem 2 lata jako support worker i pomagałem dorosłym autystom, nie tylko autystom, wiesz, no, dorosłym z zespołem Downa i też z chorobami psychicznymi i wiesz, na przykład, no, gościu, który ma 60 lat, dosyć głęboki autyzm, moją pracą było włączanie go do społeczeństwa, dosłownie, wiesz, ja zabierałem go, pracowałem 24 godziny zmiany, na przykład od soboty od 12 w południe do niedzielę, wiesz, przyjeżdżałem do niego 12, siadaliśmy, jedliśmy lunch, później jechaliśmy na basen, wracaliśmy na ten, przebieraliśmy się do domu, później jechałem z nim, słuchaj, do pubu, gdzie spotykałem się z kolejnymi 2 autystami i ich opiekunami, czyli nas było 6. Jedliśmy sobie obiad, oni sobie pili piwo, no wiesz, ja nie mogłem, bo byłem w pracy, nie? Później zabieraliśmy ich na dyskotekę. Ludzie autystyczni na dyskotece, to tak mi nie pasuje, no. Wiesz, tam byli ludzie na wózkach z porażeniem, wiesz, mózgowym i tak dalej. To była taka dyskoteka dla nie wiem, niepełnosprawnych, dla ludzi, którzy... Dla ludzi z branży. Z branży, dokładnie. I wiesz,
I 9:30 wsiadamy w autobus i jedziemy do domu, wiesz. On bierze tam swoje kolacje, je, czy bierze leki, jak potrzebował jakieś leki brać. Oczywiście to nic związanego z autyzmem, wiesz. No, gościu 60-letni już często na zdrowiu nie domaga. Tak więc brał leki i szedł spać, nie? Rano wstawaliśmy, szliśmy na spacer, na plażę, wiesz, robiliśmy sobie śniadanie. Tak więc, wiesz, no to jest piękne, że tutaj u nas w Szkocji, na ulicach, w supermarketach, w centrach handlowych jest masa ludzi niepełnosprawnych i nikogo to nie dziwi. Wszyscy się uśmiechają, nawet jak ktoś ma, wiesz, gorszy dzień, gdzieś tam w autobusie, wiesz, ma jakiś tam krzyknie, czy tam coś jest nie tak, to ludzie rozumieją. Ludzie wiedzą, wiesz, no czasami się zdarzy jakiś jeden, wiesz, drugim burakiem, co tam powie, o, weź go wyprowadź, ale ogólnie ludzie są przyzwyczajeni. Tak więc jakby taki model był w Polsce, no to myślę, że wiesz, ta świadomość byłaby dużo większa. Tak więc to jest dużo do zrobienia. No myślę, że jest to wyzwanie, ale podejrzewam, że to tak właśnie przyjdzie, tak samo jak przyszło z tymi udogodnieniami dla niepełnosprawnych fizycznie, tak samo i te przyjdą. Jest ten miesiąc, kwiecień, który jest miesiącem wiedzy o autyzmie. Sądzisz, że ja na przykład nie spotkałem się z żadną akcją oprócz, powiedzmy, podświetleń budynków na niebiesko, ponieważ to jest chyba kolor jakiś przyjęty przez środowisko autystyczne. No tak, nie bądź zielony w temacie autyzmu, bądź niebieski, czy coś takiego, nie? Tak, tak. I to są takie akcje, które, powiedzmy, są medialne, w internecie są opisywane. Natomiast oprócz tego kwietnia, to chyba niewiele się dzieje w kwestii uświadomienia społeczeństwa. No, i to warto by zmienić, no, z mojej perspektywy, no, człowieka, który nie jest... Wiesz, zobacz, sam wspomniałeś sam o tych, wiesz, budynkach na niebiesko, nie? No i co? Powiesz, no tak, dlaczego ktoś cię zapyta, dlaczego te budynki są niebieskie? No to powiesz, no bo jest kwiecień, miesiąc autyzmu. I co dalej? Dokładnie, i co? No to budynki są niebieskie. To wydaje mi się, jest tak jak lajki na Facebooku nie nakarmią biednych w Etiopii, a niebieski budynek raczej nie pomoże autystycznym dzieciom, czy też dorosłym, więc... Powiesz, że jest to coś takiego jak autyzm. Okej, ludzie zauważą, że jest niebieski budynek. Ludzie gdzieś tam dowiedzą się, że jest miesiąc autyzmu, ale nie wytłumaczy. Niebieski budynek im nie wytłumaczy, czym jest autyzm. Niebieski budynek nie wgłębi się w temat. Tak więc, no widzisz, ja tak jak pisałem na swoim blogu, ja specjalnie nie celebruję tego kwietnia. Akurat wyszło tak, że napisałem piosenkę przypadkowo i gdzieś tam ona też poszła w świat. Tak samo, wiesz, tak samo ta akcja z tymi, wiesz, Autism Friendly Stores, to też wyszło, czy by to był kwiecień, czy nie kwiecień, by też to wyszło, ale wiesz, no ja pisałem, ja staram się uświadamiać ludzi w temacie i autyzmu, i ojcostwa, i współrodzicielstwa, czyli, wiesz, w Polsce to się nazywa wychowanie naprzemienne. I wielu innych rzeczy, które mnie interesują, wiesz, o których piszę na blogu cały rok. Tak więc, no ja specjalnie, wiesz, nie będę się tutaj, nie wiem, malował na niebiesko w kwietniu, bo ja jestem niebieski, czy jakikolwiek inny cały rok, nie? Tak więc, ale fajnie, że są. No, malując się na niebiesko w Szkocji, jeszcze by cię wzięli za Williama Wallace'a. Tak. Freedom! Uświadamiasz ludzi o tym, czym jest autyzm, i na swoim blogu, na kanale YouTube twoim jest alfabet autyzmu, w którym literka po literce rozpracowujesz to zjawisko, ale też masz na swoim koncie książkę. Tak, wiesz co, w zeszłym roku, bodajże półtora roku temu wydałem książkę, w sensie ja wydałem, no wydawnictwo Harmonia zdecydowało się wydać moją książkę. Książka się nazywa Słowo na A i jest, powiem ci, no taką, wiesz, moją ojcowską perspektywą, moim przejściem przez diagnozę, nie tylko ojcowską, ale też taką rock'n'rollowską, wiesz, wspomnieniem gdzieś tam wracam do mojej przeszłości. Książka się zaczyna ogólnie od tego, jak ląduję na detoksie w szpitalu neuropsychiatrycznym, ciężko mi powiedzieć, aż psy. No, tak więc tak się zaczyna i później, wiesz, opowiadam o autyzmie, opowiadam o moim synu, o mojej ówczesnej żonie, mojej córce, o tym, co czułem, właśnie tak jak na początku naszego podcastu, wiesz, co czułem, jak to przechodziłem i co, jak zmieniło się moje życie, jak przewartościowało się moje życie i co dalej. Teraz, powiem ci, piszę drugą książkę, która będzie w temacie nieco innym, wiesz, ja zauważyłem, że mam ciągotki, że tak powiem, do opisywania tego, co się dzieje w moim życiu i wiesz, takich wynoszenia wniosków z tego, co się dzieje w moim życiu. I kolejna książka będzie miała tytuł Topografia rozstania. Jak wszystko tytuł mówi generalnie. Będzie o tym, wiesz, jak to będzie może nie tyle co poradnik, bo nie chcę pisać poradników, ale o tym, jak ja przechodziłem przez rozstanie, jak wiesz, patrząc dzisiaj na relacje z moimi dziećmi, jak to współrodzicielstwo, bo ciągle nie mogę powiedzieć, wiesz, opieka naprzemienna, bo nie rozumiem, dlaczego, wiesz, dlaczego z rodzica nagle się stajesz opiekunem w Polsce. Ja wiem, że to są tylko słowa, nie? Ale
Współrodzicielstwo. Mamy rodzic, opiekun prawny, ale rodzicem zostaje się na zawsze. Dokładnie, tak więc ja wymyśliłem taką frazę współrodzicielstwo i wielu ludziom się to podoba. Tak więc wiesz, będę o tym opisywał, jak utrzymać relacje z dzieciakami, jak sprawić, żeby były jeszcze mocniejsze, jak przejść, bo wiesz, no bo są różne sytuacje, wiesz, ludzie się rozchodzą w różnych okolicznościach i chciałbym napisać taką o książkę dalej z perspektywy ojca, wiesz, żeby sfokusować się na dzieciaki, na to, żebyśmy mimo tych trudnych momentów w naszym życiu potrafili, wiesz, gdzieś zobaczyć te światełko w tunelu. Tak samo było z autyzmem, wiesz, ja nie miałem planów pisać książki takich, wiesz, zawsze marzyłem, żeby napisać książkę, ale tak naprawdę to nie było tak, że ja usiadłem i powiedziałem sobie, dobra, od dzisiaj zaczynam pisać książkę, nie? Ja zacząłem pisać vloga po angielsku na początku i ja miałem tych postów, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, 20-30 i nagle pomyślałem, wiesz co, kurczę, może by to spisać w jakąś książkę. Gdzieś tam zacząłem przeglądać i wiesz co, samo pisanie, jak już się wciągnąłem, to w 6 tygodni napisałem moją książkę. Ale po polsku czy po angielsku pisałeś? Po polsku, słowo na jest po polsku wydane. Pierwszy, teraz właśnie pracujemy, w sensie już mamy przetłumaczone, mamy już edytowane i jesteśmy na etapie szukania wydawcy na rynek anglojęzyczny, nie? Tak więc, no, cieszę się, że marzenia się spełniają. Gdzie tę twoją książkę można kupić? Wiesz co, jest na stronie wydawnictwa gdańskiego, wydawnictwo Harmonia. Mhm. I tam, w sensie wiesz, też jest gdzieś tam w internetach, na Allegro, nie chciałem powiedzieć na eBayu, nie? Na Allegro, ale generalnie książka, wiesz, no jest dosyć niszowa. Pierwszy nakład się prawie już wyprzedał, zostało parę sztuk, bo tam było, pierwszy nakład był chyba 2,5 tysiąca sztuk, wiesz, to jest książka niszowa. Ale no powiem ci, jestem zaskoczony, że 2000 sztuk się sprzedało. Tak więc tak, na stronie wydawnictwa Harmonia serdecznie zapraszam chętnych. To powiedz mi tak na koniec, czego można tobie życzyć? Wiesz co, ja chyba bym sobie życzył codzienności, nie? Bo wiesz, bo ja chyba przywykłem do, wiesz, do pokonywania trudności. Jest to moją nie tyle co misją, ale bez tego byłoby nudno, jeśli o mnie mowa. Dzieciaki, wiesz, no dzieciaki musiałyby odpowiedzieć za siebie, ale chyba ta codzienność, taka fajna codzienność, wiesz, ja uwielbiam tą codzienność, kiedy dzieciaki budzą u mnie, kiedy, wiesz, je odwożę, kiedy rozmawiamy, wiesz, odwożę ich do szkoły, kiedy rozmawiamy, kiedy piszę, to jest taka moja codzienność. Ja bym chciał, wiesz, marzy mi się pisać książki, marzy mi się opowiadać i uświadamiać. Ja nie mam, wiesz, jakiejś takiej stricte misji, nie założyłem sobie, że ja zmienię świat, nie? Ale jeśli, wiesz, co trzeci dzień jedna osoba dzięki temu, co robię, dowie się więcej o autyzmie, to warto, nie? Myślę, że chyba energii i wiesz, i zdrowie, bo resztę to ja sobie sam załatwię, nie? No to tego właśnie wszystkiego tobie życzę i żebyś dzięki jeszcze bardzo miał mocniejszy wpływ na uświadamianie ludzi o tym, czym jest i czym nie jest autyzm. Wszystkiego dobrego, Niko. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wam wszystkim za słuchanie tego podcastu. Trzymajcie się, cześć. Wszystkie linki do bloga oraz kanałów Nikodema, a także do jego książki Słowo na A znajdziesz pod adresem www.ojcowskastronamocy.pl/009 i są tam także zamieszczone wszystkie linki do miejsc, osób, które były wspomniane w dzisiejszym odcinku. Na zakończenie pragnę ci podziękować za twój czas i za to, że chciałeś wysłuchać tego odcinka. Jeśli uważasz, że ten podcast jest wartościowy, to podziel się nim z innymi. A także jeśli mogę cię o to prosić, to wystaw ocenę na iTunes, pomoże to dotrzeć ojcowskiej strony mocy do większej ilości osób. A dziś na zakończenie mała niespodzianka. Jest nią piosenka Autyzm to nie wyrok, którą Nikodem nagrał dla swojego syna. I to właśnie jego słowami, płynącymi z głębi ojcowskiego serca, żegnam się z wami dzisiejszego dnia. W szklanej celi. Ja tak bardzo chciałem uwolnić się z niej. Może łez wypłakałem dla nas, wtedy właśnie zatrzymał się czas. Tyle pytań zostało bez odpowiedzi. Dlaczego ty, dlaczego my, dlaczego świat tak pędzi? A nasze serca tak mocno krwawią.
Patrzę w twe oczy, płomień zgasł pewnej nocy. Teraz wiem, że zabrał go on. Jest mi tak ciężko wyrazić, co czuję, choć słowa płyną do ust. Ty wygrywasz znów kolejną bitwę. Udowadniasz codziennie swoją siłę, w walkę o kolejny krok. Słowo autyzm to nie wyrok. Choć płynie czas, a w oczach strach, to my wciąż mamy siebie. Nieważne, dokąd świat dziś zmierza. Złap mnie za rękę, ja się uśmiechnę i powiem: kocham cię, bo przecież to jest najważniejsze.